Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeszcze raz witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Co my dzisiaj sobie będziemy robić? No, co my będziemy robić? No, plan jest taki, żeby zwiększyć trochę tą terraformację. Wyślemy kilka rakiet jeszcze sobie dzisiaj, no i mam nadzieję, że zaczniemy przynajmniej tworzyć bazę, bo tego nam brakuje. Tego nam brakuje. Nawet nie mam gdzie zbytnio składać sobie rzeczorków, co jest dla mnie dosyć irytujące. Wody mi brakuje, wszystkiego mi kurde brakuje. Naprawdę, lipa. Totalna lipa. Dobra. Czego my potrzebujemy do kolejnych rakiet? Do kolejnych rakiet potrzebujemy chyba dwa silniki rakietowe. Dobrze pamiętam, czyli potrzebujemy uranu. Panie Uran. Gdzieś chyba pana nawet ostatnio znaleźliśmy, nie? Nawet trochę sporo. Nawet trochę sporo. Potrzebujemy pręty irydowe oczywiście. A my tu mamy silniczki, dobra. Stópek będziemy potrzebować. I stópek pewnie nie mamy już. Jakieś tam odłamki nam pozostawały. Niedobitki, że tak powiem. Ale więcej chyba nie ma. Więcej chyba cholercia nie ma. Czyli wyślemy sobie pewnie z jedną. Tam były chyba trzy. Chyba trzy. Ja pewnie też nie jestem. Albo sześć. Trzy albo sześć. Trzy. Dobra, i to przyciąga iryt do wytwarzania ciśnienia. Niech będzie. Wysyłamy. Niech leci. Mam nadzieję, że szybko nam to zwiększy terraformację. Jeszcze dźwięk popierdolił. Ciekawe. Ciekawe. Dobra, czyli tak, zaraz będziemy mieć iryt. Dobrze wiedzieć. No dobrze, że sobie te rzeczy pozostawiamy tak, jak były do tej pory. No i musimy, kurczę... Musimy, kurczę, zacząć robić stópki, bo tych stópek już tam jest mało. Tych stópek już jest tam mało. Chociaż chyba pamiętam, że jest jedno miejsce ciekawe z tym irydem właśnie. Ale za chwilkę sobie to ogarniemy. Jak tam nasze pakłażany? No rosną, rosną delikatnie. 65 wzrostu, 65. Co tam się dzieje? Nie widać. To jest dobra miejscówka, żeby sobie poobserwować, jak te meteoryty sobie latają. No dobra, no z czasem to i tak sobie spadnie. Nie ma co zbytnio tutaj się nad tym użalać. Mam nadzieję, że ten iryt zostanie. Jak nie zostanie, to będzie problem. Wskaźnik pełny, wskaźnik pełny. Weźmy sobie ze dwie wody. Ze dwie wystarczą. I teraz pytanie, gdzie mogą być te stópki? Ja wiem, gdzie mogą być stópki. Stópki mogą być, kochani, w innym miejscu. W sensie w kolejnej lokalizacji dotyczącej wraków. Tam troszeczkę dalej, jak byliśmy. No chyba, że dzisiaj jeszcze pójdziemy na te krainy lodowe. Ale najpierw sobie odblokujmy tutaj ten iryt. Powiem, że jest max? Prawie jest max. A ta surka i tak się przyda. Ta surka się przyda. Ten iryt sobie stąd zbierzemy również. Ten irydzik sobie też również zbierzemy. To cały iryd? Chyba ta. Nie, nie cały. Tutaj jest. Tutaj jeszcze jest. Dobra. Zostawimy sobie ten pierdzielnik i wyruszamy na kolejną wyprawę. Myślę, że jednak dzisiaj pójdziemy w górę. Tam nas jeszcze nie było. Chcieliśmy nowości, to będą nowości. Czyż nie? A no tak. Dobra. Miejsca trochę mało się zrobiło znów. No to zróbmy sobie kolejną skrzynię. Co mi tam? Do czasu, aż nie będziemy mieć bazy, no to niestety w takim jebniku będziemy musieli sobie żyć. My tu jeszcze mamy żarełko. Dobrze wiedzieć. Dobra, więc... Idziemy. Idziemy na wprost, kochani, zwiedzać krainy. Nowe krainy. Pójdziemy sobie przez to miejsce ze stópkami. Być może nawet sobie coś znajdziemy dodatkowego. Dajcie mi tego tlenu. Jeszcze są jakieś żarełka. Pojedziemy sobie tędy. O ile się dam, da się. Dobra. Milusio, czy są tu jakieś stópki? Stópkarze są? Nie ma. Stópkarze może i są, ale nie ma stópek.
Żadna z pani stópek nie chce pokazać, no. Dobra, tu też pusto. Szukamy dalej. Tu zero. O, widzę stópkę! Daj mi stópkę, daj mi stópkę. Weź no. Nie bądź ham. Podziel się stópką. Próbuję znaleźć tu wejście, ale nie widzę tu nic. No. O, dobra. Udało się chyba. Nie mówcie, że ta stópka była po drugiej stronie. Nie, dobra, jest. Not stop. A ja też tak dzisiaj na kozaku widzę. Bez żadnego secura, jeżeli chodzi o tlen. No, co prawda mam już trochę tego tlenu i się coraz mniej o niego boję, ale nadal... Nadal jest to ryzykowne, nie? Tu gdzieś było wejście. Prawie! Nie! Kto to wymyśla? Niski poziom nawodnienia. Mnie bardziej tlen interesuje. Nie wejdę tam. Za chuchu. Dobra, bo jest naprawdę mało już tlenu. O, widzicie, ich znaleźliśmy inną stópkę, świetnie. Świetnusio. Po tamtą też się wrócimy, tylko musimy wejść na drugi poziom. I odzyskajmy trochę tlenu. No też już jest nieciekawie. Też już jest nieciekawie. Opsa. Tu nawet jeszcze trochę wody. O, jakaś nasza kapsułka tlenowa nawet się znalazła. Ciekawe. Dobra, zabieramy. Żelazo zostawmy. Materiał być może by się przydał. No dobra, ale stópki sobie weźmiemy kiedyś indziej. Dzisiaj jest cel zebrać sobie trochę żelaza. Tytanu. Kolejne żelazo. Tu już mamy trzy. To jeszcze kobalt jest potrzebny. Krzem, nie kobalt. No i akurat dzisiaj musiała być ta burza pustynna, naprawdę. O, shit. Ja dzisiaj lecę na nowe krainy, to musiała być burza pustynna. Żarty sobie ze mnie stroicie. O, jest jakaś skrzynia. Co my tu mamy? Nul na pestel aluminium. Może być. Może być. Nawet wiem, gdzie jestem. Tam jest nasza baza. No spokojnie. O, trochę wody. Dużo bakłażanów. No, sporo tych rzeczy, naprawdę. Aluminium zostawmy. Jakieś nasionka też sobie pozostawiamy. Na razie jest nam to niepotrzebne. To też zostawmy. Jedy też możemy zostawić. O, trochę się zrobiło jaśniej. Dobra, no to lecimy znów w stronę zachodzącego słońca. Już słońce nawet nie wiem, gdzie jest. Lodowe krainy przybywamy. Mieliśmy robić kurde, mieliśmy robić bazę. Znów wychodzi jak wychodzi. Być może jakaś złota skrzynka nawet nam wpadnie. Jak to wygląda z tej strony? No dziwnie. Tam było to wejście, z tego co pamiętam. Tu żadnej złotej skrzynki nie ma? No nie ma. Ale chamstwo. I mamy jakąś jaskinię. Moi drodzy, mamy tutaj nową jaskinię. Czy to jest osm? Tak, to jest osm. Kurde, jeszcze lepsze rzeczy niż te, po które przylazłem. Wow, ile tego jest? Dobrze, dobrze. Zbieramy ile wlezie. Pamiętajcie, że ten osm nam się przyda do automatyzacji surowców. Mega istotne dla nas.
mega, mega istotne dla nas. Tutaj widzę, że jeszcze powoli coś tam rozmraża. To też dobrze. Tutaj jak to wygląda? Tusk. Dużo tusków. I mamy rzeczy, które nam się bardzo przydadzą. Które będziemy mogli sobie zrobić niedługo, ale na razie nie możemy ich zrobić. Wow! Jakiś kanion. I tam coś widzę. Ciemno jak w dupie. Kolejne aluminium, kolejne nulny, jakieś inne rzeczy. No ale tego na razie nie chcę brać. Coś tu mamy. Jakiś statek. Kolejni rozbitkowie. Kolejna skrzynia. Nawet więcej skrzyni. Ej. Aktywator mnożnika tlenu. Wow, jakie rzeczy tu mamy. Tylko musimy sobie uzyskać trochę tlenu, nie? Tytanu jednego nie ma. O fuck, dobrze się skapnąłem. Tytan. Panie Tytan. Po złości cały tytan wyparował. Po złości cały tytan wyparował. Jezu, tu ciemno jest. Nic nie widać. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy ośmik. Mamy ośmik, osmik. Sobie zjedzmy. Mamy ten aktywator mnożnika tlenu. Umieść ten aktywator w optymalizatorze, by zwiększyć udajność pobliskich maszyn. Ciekawe. Tuska możemy zabrać. Tutaj widzę istotną rzecz. Mikrochip ze schematami zawsze się przydaje. Prywatny poszukiwacz. Misja rekonesans. O, kolektor wody jeziornej, świetnie. Niepokojąca liczba statków różnych firm zniknęła w sektorze EasyTL Prime. Udaj się tam i zdobądź informacje na ten temat. Cel główny, zbadać sektor, ustal powody zniknięć statków. Cel drugorzędny, znajdź i zgłoś obecność wrogich form życia. Zidentyfikuj wszelkie rozbite statki i zgłoś je odpowiednim korporacjom. Zarejestruj miejsce pobytu wszystkich znalezionych towarów. Rok 3042. Czyli oni wiedzą, że coś tutaj się dzieje. Pytanie, czy to nie jest jak w Subnautice? Pytanie, czy tu się nie dzieje sytuacja jak w Subnautice? O, to jest dosyć ciekawa struktura. Ja bym powiedział, że coś tu jest. Jestem pewny, że coś tu jest. I nie da tego rozwalić. Dobra, zróbmy to w ten sposób, że wrócimy się do tej jaskini, w której byliśmy. Wyjdziemy sobie tak, jak weszliśmy. Po pierwsze, nie mam już miejsca, a po drugie, zgubiłem się troszeczkę, więc też wolałbym jednak wrócić się do miejsca, gdzie byliśmy. Dobra, tędy i tu wyłazimy w górę. Dobrze powiedzieć, że są takie fajne miejsca, że możemy tu w razie czego szukać osmu. Bardziej mnie niepokoi to, że my się trochę zgubiliśmy. Bo to raczej nie jest to miejsce, z którego przed chwilą, może nie przed chwilą, ale niedawno przyszliśmy. To z tymi stópkami. A jednak to. Ej, dobra. To jednak było to miejsce. Możemy sobie więcej rzeczy zostawić, takie jak na przykład, nie wiem. To. Co jeszcze mogę zostawić? Nasiona dyni też mogę zostawić. To jest mało istotne. Żelazo lepiej zostawię. Nie widzę tytanu, ani krzemu. Co ja zrobiłem z krzemem i z tytanem? Nie wiem. 3-2, 3-2, 3-2. Dobra. To mogę zostawić. Ten aktywator też mogę zostawić. W ogóle to też mogę zostawić. Jedna woda na zapas może być. Materiał też. I ten bioplastik też mogę zostawić. Stópki zabieramy. I tam były bodajże właśnie te lodowce. Tak mi się przynajmniej wydaje. Była to nowa jaskinia. Trzeba zapamiętać, że ona jest bardzo blisko stópek. Mega blisko stópek. Mamy wodospady.
Rozumiem, że woda już się w tej chwili tutaj nagromadziła w jakiś sposób. Jak tu ładnie. Jak tu jest ładnie. Jakieś gorące źródła, czy coś takiego? Ej, no elegancko tu jest. Nie są wcale lodowce, tylko nie wiem, jakaś sól? A. Pilnik rakietowy, świetnie. Pręty irydowe też zabieram, bo są dosyć potrzebne. Żadnej złotej skrzynki. Mam nadzieję, że twórcy zrobili nam tutaj surprise'a za wodospadem. Pamiętam, że w Illy Accessie, jak byliśmy z drugiej strony troszeczkę, to tam tego nie było i tu chyba teraz też tego nie ma. Fuck, naprawdę? Zawsze powinna być nagroda za wodospadem, kochani. Znów się na twórcach zawiodłem, no. Pod względem wodospadów znów się zawiodłem. Też jest jakiś wodospad. I też nic nie ma. Lipa. Totalna lipa. Podróżujemy dalej. Tam są kolejne wodospady. Kurczę, liczyłem na większy lód tutaj, powiem szczerze. Niski poziom nawodnienia, nie szkodzi. Nie szkodzi. O, jest skrzynka, tylko nadal niebieska. Nadal niebieska. Aktywator mnożnika tlenu. Ciśnienia też, wow. Tuski. To sobie weźmy. No nadal daję wam szansę, twórcy. Nadal daję wam szansę. Po raz kolejny się zawiodłem. Mam tlen, mam tlen. Niestety, ale znów się zawiodłem. Czyli tu nic nie ma. To wygląda obiecująco. Niski poziom tlenu, spoko. Już sobie... Jak to, że... Co? Żartujecie sobie ze mnie teraz? Gdzie ja zgubiłem to żelazo? Nawet nie wiem. No dobra, niestety trzeba użyć. Ale gdzie zgubiłem żelazo? Gdzie ja zgubiłem to żelazo? Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie mam. Totalnie się zaskoczyłem. O, kolejna miejscówka jakaś ciekawa. Załadowały się tekstury. No, powiem wam, że tutaj to wygląda ciekawie. Jest jakiś fioletowy kryształ. Jest więcej rzeczy. Kolejny nawóz. Uran, iryt na razie zostaje. Krytyczny poziom nawodnienia. No problem. No problem. Temperatura topnienia. Ale to już topnieje sobie. Na legalu. Co to jest? Kwarc magneta... Co? Magnetarowy. Nie wiem, co to kurde jest, ale okej. Okay. Tu nic ciekawego. Kolejny surowiec nam dochodzi. Kolejny surowiec nam dochodzi. Zostawię sobie ze dwie sztuki na razie. Tego kwarcuka mieliśmy nawet trochę. Dlaczego już wiem, gdzie możemy sobie ekstraktor postawić. Dobrze, dobrze. Wow! Tam jakie jest wejście. W ogóle jest sporo tych takich dziurek. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Że powiedziawszy, mam nadzieję, że zaraz tu gdzieś znajdziemy stópki. Oj, wielką mam nadzieję, bo przydałyby się. Ale wątpię.
Tym razem nie dam się na tle zrobić bambuko. Szybkie nawodnienie. Czy natlenienie, nie nawodnienie. Szybkie natlenienie. Skupek brak. Wow! Discovery the Rainbow Caves. Mamy jakieś nowe jaskinie. Nadal bez stópek. Nadal bez stópeczek, kochani. Rainbow Caves. Boję się, że jak ja tu wskoczę gdzieś, to zaraz nie wyjdę. Niby to już jest trochę rozmrożone, ale... Rainbow Caves, co to jest? Kwarc pulsarowy. Z żelazo. Rzeczy, a rzeczy. Znam, że cię się zaraz zgubię. I będzie lipa. Byliśmy. Stópek nadal nie widać. Niestety. To jest jakieś przejście. Stópka nie, to tytan. Kolejne jaskinie. Kurde. Ile tego tu jest? Tu jest ładnie. Jak tu jest kurde ładnie. Jak tu jest łatwo się zgubić. Jak tu jest po prostu elegancko. Naprawdę zastanawiam się, czy gdzieś tutaj sobie nie przenieść tej całej bazy, ale trochę dużo byłoby przenoszenia. Ten. Raz, dwa, trzy. O, jestem w pułapce. Dobra. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Nic tu więcej nie znajdziemy. Tam też jest jakieś przejście, ale dobra. Wróćmy do bazy, bo i tak jesteśmy prawie pełni. Sporo rzeczorków sobie znaleźliśmy. Myślę, że sobie jeszcze coś przyniesiemy tutaj z tej bazy. Ja mówię ten teleporty, miałem wam zrobić ankietę, ale nadal jej nie zrobiłem. Ciekaw, czy nam to pozwoli nadal używać achievementów. Kurde. To jest mega zagadka. I też ciekawe, z czego możemy zrobić ten teleporter, bo on jest naprawdę bardzo daleko. 25 GTI, przecież kurde. To jest mega, mega, mega daleko. Dobra, weźmy sobie jakieś rzeczorki. Może być to na przykład aluminium? Może być, może. Coś innego tutaj jeszcze jest? Jakiś bioplastik, to może nie. No, jak myślicie? Wiecie co, chyba włączę ten teleporter. Chyba włączę, bo naprawdę to podróżowanie, no, jest spoko, tylko nam spowalnia to tak naprawdę, tą terraformację, czy znaczy zwiedzanie. A też nie jestem pewien, że wam to się będzie dobrze oglądać, kiedy będę po prostu latał i tyle w kółko. No tak, używamy teleporterka, pyk jesteśmy. Coś zbieramy stąd, pyk, chwila, moment, już mamy. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej takie istotne. Jak tylko lecimy do bazy, to sobie włączamy teleporter. See. I zobaczymy, czy już nam tutaj woda ładnie wyrosła. Woda wyrosła, Boże. Woda się stworzyła. A więc... Tu jeszcze iryt został. Jest woda? Jest! Następny etap? Mech. Ciekawie. Dobra, zobaczmy sobie ten schemat jeszcze. Wewnętrzna ściana. O! Wiecie co, tak teraz sobie przemyślałem, że zanim ja odpalę grę od nowa, to sobie pozbieram ten iryt, bo on na 100% zniknie.
Jestem wręcz przekonany, że on zniknie, jak tylko włączymy grę. Ten Irid był jeszcze tutaj. Tam jest Irid. Dobrze mi się wydawało. Panie Irydku, dzień dobry. Zabieram pana do siebie. Pytanie, czy cały Iryd zabraliśmy? Pewnie nie. Ale co mi tam? Puścimy sobie kolejną rakietę. Opsa. Dobra, robimy sobie restart. To jest pytanie, czy mi się gra zapisała. Ja pierdolę. Dramat. Shiro jest idiotą, ale już na pewno o tym wiecie. Nie wcisnąłem zapis. I mnie cofnęło. Ale dobra, moi drodzy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo widzę, że teleporter wymaga kwarcu pulsarowego, którego wcześniej chyba nie wziąłem zbyt dużo. Teraz sobie wziąłem aż 4 sztuki, więc jest dobrze. Jest dobrze. Idziemy sobie znów jeszcze odblokować nasz ten chip, który zrobiliśmy wcześniej. No i co? Mikrochip dekonstrukcja P2! Co innego w nam wpadło? Fuck yeah! Zarąbiście! Zarąbiście! Gdzie to jest ta dekonstrukcja? Tu! Zeolit i nabój. Moi drodzy, jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko to wymaga od nas kolejnej wyprawy. Ale zeolit nam się również przyda do teleportera, więc jestem w stanie pójść znów na wyprawę. Jestem w stanie. Zróbmy sobie może jeszcze przy okazji kolejną szafkę, którą znów zapkam bardzo szybko. Co wy na to? Tyk. Rozumiem, że jest to bardzo dobry pomysł. Woda nie zostanie. Weźmy sobie może jeszcze... Zróbmy z jednego... jedną kapsułkę powietrzną. I... deszczyk ładnie pada, fajnie. Deszczyk fajnie pada. Woda niech się dalej tam nam robi, bo woda jest dosyć istotna w tej chwili dla nas. Nie wiem, czy zauważyliście, na pewno zauważyliście. To sobie zjedzmy. Weźmy sobie kosmiczne pożywienie V2. No i moi drodzy, idziemy po zeolit. Ja mniej więcej wiem, gdzie jest ten zeolicik. Mniej więcej wiem. Kojarzę. Przynajmniej w pre-release, pre-alfie. Early access, Jezu. Za dużo Minecrafta i pre-release'ów. W early accessie pamiętam, gdzie ten zeolit występował. Przy okazji tak tam musimy iść i tak tam musimy iść. Nie wiem tylko skąd wziąć obsydian. Obsydian jest dla mnie taki dosyć ciężki do znalezienia. Być może nawet się posiłkuję internetem, ale może jeszcze nie. Lód? A co to robi lód? Czemu ten lód jeszcze nie stopniał? To jest dobre pytanko. Panie zeolit. Pan jesteś daleko. Więc od razu sobie zbierajmy tytan i znów żelazo standardowo. Widzę, że Iryt jeszcze jest. Iryt sobie tu leży. Dobra, ten lód wyrzućmy, jest jednak niepotrzebny. Jeden tytan i krzemik i będzie hasta la vista baby, nie? Zgubiłem trochę. Gdzie my jesteśmy? Gro? Wypuśćcie mnie! Puść ją! Pojebało mi się strasznie. Czekajcie, my stąd przylecieliśmy, tak? Czy nie tak? Chyba tak. Tak, dobra. Sorry, wolałem się upewnić, żeby znów nie narobić lipy. Mamy krzem, mamy wszystko. Czy te kolce tutaj były? Kurde, nie pamiętam. Musimy bardziej kierować się w tą stronę, tylko... to jest tak jakby ściana? Mapa się zmieniła definitywnie. Mapa się definitywnie zmieniła, to jest...
Wręcz inna mapa niż w Early Accessie. Rozumiem, że ta ścieżka po coś tu jest, tak? Się kosmicznie zrobiło. Wow! Niski poziom nawodnienia. Mnie to akurat nie boli. Już ja nie wrócę. Wow, o właśnie, i tu jest Zorid. Zobaczcie, jaka zmiana scenerii w jednej chwili. Pyk. Jesteśmy. Szukamy zeolitu. Zróbmy sobie od razu kapsułkę mieszkalną. Będziemy mieć surprise za chwilkę. Zrobimy sobie wody. Szukamy zeolitu. Zeolitu i obsydianu. Kwarc pulsarowy. To też mamy zbierać. Są stópki, nadstópki. Są stópki, nadstópki. Dobrze. Bardzo dobrze. Tylko zeolitu nadal nie widzę. No ale definitywnie są to właśnie te... te kamienie. Tę stópkę, pręty też wezmę. Jest zeolit, dobra. Aluminium też, ale aluminium na razie nie biorę, bo jest mało potrzebne. Stricte jesteśmy tutaj po zeolit. Pewien aluminium. Staram się nawet niezbyt tak odwracać. Nie chciałem ten wziąć. Wyrzuć ten tytan. Wyrzuć. Kisz, tytanie. Staram się tak nie odwracać nawet, żeby nie zgubić trasy. Żelazo. Tu jest też żelazo, kolejne aluminium. Kurde, no. Mogłem sobie zrobić, wiecie, to przynajmniej taki beacon, żeby naprawdę nie zgubić się tutaj zbytnio. Kolejny osm. Kobalt. Nie chciałbym zacząć szukać trasy po ciemku. Po ciemaku. Dobra, ile mamy tego zeolitu? Cztery sztuki na razie nam wystarczy. Kolejne jakieś przejście. Wow. Kolejny osm. Nie wiem, czy chcę go zbierać. Iryt, iryt. Iryt i siarka. Kurde, przed chwilą narzekałem, że nie miałem osmu, a teraz mam aż nadto. Teraz już mam nadto. Najgorsze jest to, że tu nie widać żadnego przejścia. No. O, jest skrzynia. Aktywator mnożnika tlenu i mamy kolejny mikrochip. To sobie zabieramy. Mikroplastik też możemy zabrać. Tylko to nadal nie jest wyjście. To nadal nie jest wyjście. To wygląda znajomo. To jest 8-8. Tak, to jest ta jaskinia tutaj. Ej, to jest po prostu takie fajne przejście. Ciekawe. Pyk. Pyk. Dobra. Tlenik jest. Ej, to już wiem nawet jak tam dojść. Jest dobrze. Jest dobrze. To już wiemy mniej więcej, gdzie możemy znaleźć... gdzie możemy znaleźć ten nowy surowiec zeolit. Dosyć blisko nawet. No to brakuje nam tylko i wyłącznie w tej chwili jednego surowca. Obsydianu. I gdy już będziemy mieć obsydian, to już naprawdę będzie luz plus jureczki. Totalnie luz plus jureczki. No ale dobra, najpierw dekonstrukcja i z pewnością jeszcze, jak nam się uda, polecimy na szybko coś zdekonstruować, tak? Okej. Dekonstrukcja wydwatko myszy. Potrzebujemy nabój metanowy. Tak sobie zróbmy tutaj to. Wewnętrzna ściana. Rozumiem. I to, co wcześniej mieliśmy blokowane. Nabój metanowy. Nie możemy go zrobić
O nie! Naprawdę nie możemy zrobić naboju metanowego? Nie róbcie sobie jaj. Nie róbcie sobie jaj. Teleporter. Kurde, nabój metanowy. On się z ziemi brał. Tylko gdzie to było? Teleporter, kolektor wody, platforma startowa. Generator glonów nie, biokopuła też nie. Gdzieś to musi być do blokowania. Optymalizator maszyn, biomasa. Nie, 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 nie. Ekstraktor gazów, ciśnienie. 100 megapaks... milipaskali, to nie jest mega, mili. O Jezu, to nie zrobimy tego teraz nawet. Nie zrobimy tego, nie ma szans. Nie ma szans, dobra. Ekstraktor rudy w takim razie. Dużo osmu, więc ja ten osm jednak zabieram. Dużo aluminium, którego pewnie nie mamy teraz, co? Nie mamy aluminium. Tak zgaduję. Żebym gardził tym aluminium, jak nie wiem. Teraz go nie mam. I teraz go nie mam. O nie. No dobra, jest coś, jest coś. Ale to i tak mało. To i tak mało. Ale dobra, a tytan jeszcze potrzebny, też nie problem. I zróbmy sobie gdzieś tak blisko, wiecie, żeby to po prostu gdzieś sobie tutaj było. Dzięki. Żeby sobie to tutaj było, coś sobie zbierało. Żebyśmy mieli non-stop do tego dostęp. Potrzebujemy no niestety jeszcze prętów uranowych i wybuchowego prochu, który chyba znaleźliśmy, nie? Gdzie to było? Znalazłem, na pewno. Where is it? No, jestem pewny, że ja to przynosiłem. Czy mi się wydawało? Czy to było na przykład, kurde... Tak, to było tam. Czyli nie zrobimy tego. Dobra, wiem, co się stało. Wiem, co się wydarzyło. Jeden pręt. Jeden pręt uranowy. Tu jest. Jedna butelka wody jeszcze. Zostawiłem to w tamtym miejscu, ze stópkami. Pamiętam. To też możemy zniszczyć. No to aluminium nam daje. Wow! Zresztą na takim skraju my jesteśmy z tą energią? Ciemno jak w dupie. Ale panowie, ja rachunki płaciłem. Dobra, no trzeba tego uranu trochę pozbierać. I zrobić... zrobić kolejną elektrownię. Innej opcji zbytnio tu nie mamy. To ile nam się uda zrobić? Uda nam się zrobić. Jeden nadstop jeszcze. O, z tym nadstopem też może być problem. Shit! Kuleje strasznie pod tym względem. Jebnik jakich mało. Naprawdę nie będę miał? No matko. Dobra, zróbmy sobie jeden. Jeszcze potrzebny tytan. Niedobrze. Niedobrze. To znaczy sobie nie poszalejemy. To sobie wszystko zbiera. Aluminium tytan znów. Pamiętam, że do czegoś potrzebowaliśmy nawozu. Tylko do czego? Biokopuła P2 chyba do tego potrzebowaliśmy. Próbki bakterii. Ty czy nie? Rozsiewacz kwiatów. Nie, do tego potrzebowaliśmy. Ale to też stópki są potrzebne. Fuck. Ale Lipton. Totalny Lipton, dobra. Moi drodzy, zobaczmy sobie, gdzie znaleźć. My potrzebujemy w tej chwili obsydian. Gdzie znaleźć obsydian? W którym miejscu? Hmm.
Niezbyt pokazują. Dobra, ale to znaczy, że musimy pójść po prostu na kolejny research. To dzisiaj będziemy naprawdę podróżować jak głupi. Zjedz sobie to. Dobra, idziemy zwiedzać w takim razie znów. Po raz kolejny. Żarcie było? Jest tu żarcie. Nie chciałem go zjeść, ale okej. Idziemy zwiedzać. Przy okazji być może to sobie troszeczkę aluminium też pozbieramy. Kurczę, te środki wybuchowe by się przydały. Te środeczki wybuchowe by się przydały, a my nie mamy nawet jak zrobić kolejnej energii. Optymalizator maszyn. Jak to wygląda? Wybuchowe prochy. To sobie możemy pomarzyć. To sobie możemy tylko i wyłącznie pomarzyć o takim czymś. Tu też raczej nie znajdziemy. Myślę, czy przypadkiem tam teraz nie pójść. Tam nas też jeszcze nie było. Teraz zbierajmy sobie surowce na kapsułkę tlenową. Żeby zaraz się znów nie obudzić z ręką w nocniku. Akurat wszystkie surowce nam tutaj pięknie leżą. Czym jest to koło? Liczę na to, że gdzieś stópki znajdziemy, cholera jasna. A chyba możemy się tylko i wyłącznie pocieszyć surowcami zwykłymi. Gdzieś wejście. Masa krzemu by z tego była. Ale nie widzę przejścia. Ciekawie, to dziwnie jakoś wygląda i chodzi. Pamiętam w Irliaksesie, że gdzieś tu wejście było chyba. Ale pewny też nie jestem. Ale wydaje mi się, że było. Bo po co by robili tylko i wyłącznie tak dla wyglądu taką konstrukcję tutaj? No też trochę bez sensu. Chyba, że jako punkt widowiskowy, ale... Dobra, 8 i stópki aluminium też sobie wezmę bez problemu. Ale reszta jest mi niepotrzebna w tej chwili. Dobra, tu nic więcej nie mamy. O, tam może być jakieś wejście. Faktiko, pamiętam. Tutaj było wejście. Nie tam, tylko tu. Coś tu jest. Hop. Tylko zaraz. Tlenik. Zaraz będziemy płakać. Natlenimy się trochę. A tu te wodospady. Trzeba też o tym pamiętać. Złom. Tarka w ruch. Tu przejścia chyba nie mamy. Pręt uranowy się przyda. No ale tak, co? Zobaczcie, lipa. To też odwalmy. No i jakieś przejście tu mamy. Więcej wody. Shit. Więcej wody. Nie podoba mi się to. Aluminium. Lirma też możemy wziąć. Jest wiadomość. Czym była ta placówka? Dziś odbyła się inauguracja kosmicznej bramy przeskoku. Zbudowanie jej trwało 2 lata, ale w końcu będziemy mogli z łatwością przebyć sektor Easy Tial Prime.
Jednak gdy tylko włączyliśmy główny reaktor, wszystko szlak trafił. Natychmiast spadło zasilanie, a w ciągu kilku minut zniszczeniu uległy wszystkie reaktory i stabilizatory, zaś statek kosmiczny został w niewyjaśniony sposób przyciągnięty do najbliższej planety. Próbowaliśmy na wszelkie sposoby to naprawić. Niestety wygląda na to, że nic nie możemy zrobić. Cała załoga uciekła w kapsułach ratunkowych, a ja wysłałem sygnał SOS. Teraz i ja idę do swojej kapsuły. Co za szkoda, tyle miesięcy ciężkiej pracy na marne. Kompletnie nie rozumiem, co się stało. Nie powinno do tego dojść. Rok 3034. No, ciekawe. To jakieś stópki, mamy kolejne pręty. Kurde, to by się przydało zdekonstruować. Jestem ciekaw, co z tego wylatuje. Szczątki techniczne. Szczątki szczątunie. Nie ruszaj tak po kamerą. Kurde, tu nic nie widać. O, silnik. Ale tu jest słaba widoczność. Jak się cicho w jednej chwili zrobiło. Dobra, nic więcej tu chyba nie znajdziemy. Czyli to jeszcze nie jest to miejsce, na którego tak naprawdę szukaliśmy. To jeszcze nie jest tu. Pytanie, czy coś w tych skałach może tutaj gdzieś jest? Gdzie? Pamiętam, że stópki były właśnie takie porozrzucane blisko tych skał głównych, tych macierzystych. Być może i tu to będzie. Bo i nie. Gul-gul, tu nic nie ma. Może tu? Tu też nic, niestety. Tam coś może być jeszcze. Ale to już jest długa droga. To już jest długa droga. Dobra, moi drodzy, myślę, że sobie tutaj to zakończymy. W następnej części, którą będziemy sobie tutaj zwiedzać. Kolejny lód. Kolejna zagadka. Co tu może być? Co tam może być? Obstawiam, że tam może być na przykład uran. Tam może być, moi kochani, uran. Dobra. Myślę, że tu zakończymy. I oczywiście w następnym odcinku weźmiemy się w końcu za budowę bazy. O, tu też coś jest. Kurde, no. Dobra. Zakończymy tu. I po prostu od razu w następnym odcinku sobie zobaczymy, co w trawie. I trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!